Witajcie kochani, dzisiaj wam pokażę jak się robi Business Directory właśnie na naszej stronie, gdzie się ustawia reklamy, żeby je oglądać i zarabiamy na nich oglądając je. Uczestnicy zarabiają, oglądając je zarabiają 0,1 centa. Niby niewiele, ale ktoś ma czas, może sobie pooglądać. Już właściciel zmienił główną stronę, było tutaj 158%, 150%, już jest 158%. Skąd to się wzięło? Gdyż prowadził po prostu więcej adpaków. Można było kupić limit, to był limitowane, były paczki w wysokości 1500. Dzisiaj mamy 500 plus 500 plus 500 plus 1000. Maksymalnie możemy kupić 2,5 tysiąca paczek i to jest bardzo fajne, żeby kupić. Ja kupuję na razie w tym programie po $5, gdyż mam 150% zarobku, gdyż te ostatnie mają 158, to jest niewielka różnica, ale tu się na razie skupiam na tym, ale to nie jest tematem naszego dzisiejszego filmu. Zaraz się zaloguję i wam pokażę jak się robi te reklamy. O, proszę, już są reklamy na logowaniu się, także już kolejne biznesy, które po prostu już rozwija naszą platformę. Co wam pokażę jeszcze tutaj fajnego? Dzisiaj robiłem film, dzisiaj było 7200 użytkowników, już 7000 prawie 600. Rozwijamy się niesamowicie szybko. Przypomnę, że jesteśmy od 8 sierpnia. To jest raptem dzisiaj dwa tygodnie temu, nawet niecałe dwa tygodnie temu. Także to bardzo idzie w szybkim tempie. Ja się 6 dni temu rejestrowałem i było 5000 uczestników. 6 dni, 50% więcej, no coś fajnego. Dobra, już wam pokazuję, się to robi. W poprzednim filmie pokazałem, się robi, jak się robi nasze banery. W tym filmie, materiale pokażę, jak się robi Business Director. Gdyśmy ludzie prosili, gdyśmy po prostu prosiliście, żebym wam pokazał. Także wam pokazuję. Wybieramy directory, Business Directory i Ad Directory, biznes nasz. Tu mamy przy zakupie paczek, mamy właśnie z pierwszej strony po 50 właśnie takich viewsów. I także tutaj dodajemy. Co dodamy? Napiszemy na przykład sobie Adbrook. Adbrook, już mam Adbrook. Tutaj dodajemy adres naszego banera. No, dokładnie się robi tak samo jak banery dodajemy w naszym programie. Także tu dokładnie się robi to samo. Także dodajemy ten adres z tego linka do baneru. Teraz damy adres przechwytujący. Kopiujemy go, tam go wkleimy. I tu mamy te właśnie viewsy tych reklam. To mamy ich 25 tysięcy. Damy ich, przypuśćmy, 10 tysięcy. Nie, 1000 damy ich. Zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, no dostaliśmy, że jest dodane. Sprawdzamy nasze te directory biznes. To będzie ta druga zakładka od góry, bo tu jest. Tu dodajemy te właśnie directory biznes. Tutaj sprawdzamy sobie je, jak one wyglądają. O, już są. Ja dodałem wcześniej jeden biznes, dodałem drugi biznes po 100 sztuk. Już mi 4 osoby weszły, tutaj 3 osoby. Tu jest nowy, dzisiejszy, jeszcze jest pending, właśnie jeszcze jest zatwierdzany, sprawdzany. Jeżeli będzie wszystko ok, to będzie ok. Tu sobie dodam, przypuśćmy, 900, tak, żeby było fajnie, do 1000. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie. Już dodane jest. Dodałem 900, bo mam 2000, zobaczcie, mam 2000, tutaj 300, dodam te 23100, dodam te 900, nam się tutaj zmniejszy do 22200, także jest to dodane i teraz te reklamy będą w tym miejscu, gdzie sobie je oglądamy po 1 cencie, 1/10, przepraszam, centa. I tu jest jeszcze czyjś biznes, oglądamy, to jest parę sekund i nam dodaje do konta. Zaraz może sprawdzimy. O, już jest dodane. Sprawdzę właśnie sobie jeszcze raz moje konto. 1570, 15700, 15,700. Już lecimy, zobaczymy, czy nam doda tego 1 centa. O, następny biznes. Zobaczymy, jak to. To jest kilka, w kwestiach kilku sekund i już mamy tego 1/10 centa. Być może to jest 10 sekund, może to jest 8 sekund. Nie mierzyłem tego. Jest dodane. Sprawdzimy konto. 700, 701, nie jest właśnie to 1, o, to jest to zarobione, ten 1/10 centa. Ktoś ma czas, to może sobie oglądać. Tu tam mamy darmowe reklamy, tak zwane cash linki. Ja już tutaj, o, już został mi jeszcze jeden za jakąś tam sumę, małą oczywiście.
Im mniejsza suma, tym reklama jest krótsza. Już obejrzane, docelowo dodane do mojego konta. I co? Tu w tym biznesie, jak przypomnę jeszcze raz, już na dzień dzisiejszy zainwestowałem 1000 z ponad $300 i zarobiłem, bo wejdę do mojej paczki, $164, które cały czas reinwestuję. Tu są paczki kupione 6 dni temu, za $5 już zarobiły $1,5. Także 30 parę dni i mamy nasze $7,5. To jest ta nazwa tej paczki, właśnie co wspominałem na początku, Beginner Pack. I tak tu właśnie mamy podgląd do wszystkich naszych paczek, nawet a przed chwileczką też jakiś kupiłem właśnie z Repurchase i jest tutaj, bo ona dopiero jeszcze nie zarobiła nic. Co 30 minut są naliczenia, także sami widzicie, cały czas to będzie rosło. Zaraz będzie kolejny filmik, zobaczymy, ile będzie tutaj narośnie nam naliczenia, ile nam, jak nam to fajnie to urośnie. Porównamy sobie z tym filmikiem. Na razie dziękuję Wam ślicznie i zaraz Wam pokażę, jak się kupuje paczki. Hej, na razie.